Dzień dobry, nazywam się Marta Gorgoń, jestem kierownikiem 4 akademików Uniwersytetu Rolniczego. 2 z nich znajdują się w centrum miasta i są nieco mniejsze, natomiast 2 to 10-piętrowe budynki. Przed jednym z nich w tej chwili się znajduję. Jesteśmy na kampusie Uniwersytetu Rolniczego przy Alei 29 listopada. Wszystkie nasze akademiki są całkowicie wyposażone. Pokoje macie wyposażone w standardzie hotelowym, szafy, łóżka, pościel, lodówki. W związku z tym możecie przyjeżdżać tutaj tylko ze swoimi osobistymi rzeczami i naczyniami przystosowanymi do gotowania na kuchenkach indukcyjnych. W każdym akademiku macie też pralnice przemysłowe, suszarki przemysłowe, dostęp do sal rozrywek oraz wiele innych atrakcji. Pomieszczenie, w którym siedzę, to ogólnodostępna kuchnia studencka. Takich kuchni w każdym akademiku jest 10, na każdej kondygnacji po jednej. Każda kuchnia wyposażona jest w 2 piekarniki, mikrofalówkę, 2 zlewy oraz 3 płyty indukcyjne. To bardzo ważna dla Was informacja, ponieważ naczynia do akademika musicie sobie przywieźć sami, więc żebyście wiedzieli, jak je dostosować odpowiednio do płyty. Możecie sobie tutaj także zjeść posiłki, bo czeka na Was wysoki blat i piękne żółte barowe stołki. Posiada każdy akademik również 2 sale, gdzie możecie po prostu na chwilę się zamknąć i po cichu pouczyć. To jest tak zwana sala cichej nauki i sala telewizyjna, jeśli jest wolna, jest również w ten sposób wykorzystywana. Ile mamy w ogóle miejsc? W tej chwili jest to około 1200. Wynika to z tego, że stale podwyższamy standard. Pokoje są jednoosobowe, dwu- i trzyosobowe. Ale istnieje w tej chwili możliwość mieszkania nawet w pokoju trzyosobowym w pojedynkę. Oczywiście jest to związane z odpowiednim kosztem takiego pokoju. Cena pokoi w naszych akademikach waha się od 380 za miejsce w pokoju trzyosobowym do 800 zł w najdroższym z naszych akademików przy ulicy Jabłonowskich, blisko rynku. To jest 800 zł za jedynkę z łazienką. W każdym akademiku obowiązuje Was też regulamin. Jest kilka rzeczy, których nie możecie tutaj robić. Zwykle to są rzeczy takie, których nie wolno nigdzie w Polsce robić, ale tutaj dodatkowo nie wolno Wam też ani przechowywać, ani spożywać alkoholu. Poza tym macie więcej przywilejów niż zakazów. Mogłabym długo opowiadać o moich ukochanych akademikach, ale najprościej będzie, jak po prostu u nas zamieszkacie i zobaczycie, jak tu jest fajnie.